Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję kolejnej generacji Folda. Samsung Galaxy Z Fold 4, czyli najnowsze wcielenie, i tu Was nie będę okłamywał, bo nie mam powodów, mojego ulubionego smartfona. Czy nadal to jest mój ulubiony smartfon? Już teraz zaspoileruję, że tak, bo tak naprawdę wiele względem trójki się nie zmienił. Gdybyście chcieli rozróżnić je po wyglądzie, no to będziecie mieli poważny problem, szczególnie z większej odległości, bo w zasadzie ten design prawie się nie zmienił, ale czwórka ma odrobinkę inne proporcje ekranów. Telefon jest o 3 mm niższy niż trójka. Dużo, mało? Według mnie mało i nadal te proporcje, przynajmniej w przypadku zewnętrznego ekranu, są takie troszeczkę dziwne, a ekran wewnętrzny nadal ma proporcje, może nie kwadratowe, ale bardzo zbliżone do kwadratu. Oczywiście w wewnętrznym ekranie zwężono rameczkę, oczywiście troszeczkę zmieniły się te proporcje, ale trzeba wytężyć wzrok, żeby zauważyć te różnice. Oba ekrany nadal niezmiennie oferują świetną jasność, bardzo dobry kontrast, piękne, nasycone kolory, no i oczywiście odświeżanie adaptacyjne do 120 Hz. Tu się akurat nic nie zmieniło i nadal te ekrany oceniam po prostu bardzo, bardzo dobrze. Wielu z Was zapewne poruszy kwestię tego widocznego na ekranie załamania. Ktoś może powiedzieć, że kurczę, cztery generacje, a oni nadal nic z tym nie zrobili. Moi drodzy, nie zrobili i na razie chyba nie zrobią. Dlaczego? Ponieważ te smartfony, zarówno Fold, jak i bliźniaczy klapkowy Flip, są wodoszczelne. I niestety to wgłębienie na ekranie jest konieczne po to, aby zachować tą wodoszczelność. Oczywiście można było pójść śladem konkurencji, zrobić ekran łezkowaty, bez takiego mocno widocznego zagięcia, ale wtedy smartfon straciłby wodoszczelność. No i teraz trzeba się zastanowić, czy akceptujemy to zgięcie, czy akceptujemy utratę wodoszczelności. Ja jestem jednak team fałdka, bo lubię, kiedy smartfon jest wodoszczelny. Może kiedyś uda się tą fałdę zniwelować, ale wierzcie mi lub nie, to nie jest pierwszy fold, jakiego używam i mogę Was zapewnić, po pewnym czasie przyzwyczajecie się i to zgięcie przestaje Wam przeszkadzać. Dobra, jeżeli będziecie scrollować w tym położeniu, to trochę wyczujecie je pod palcem, ale serio, kompletnie ono przestaje mieć znaczenie, kiedy tego smartfona zaczynamy normalnie używać i się do niego trochę przyzwyczajmy. To samo dotyczy podekranowego aparatu do selfie. W nowej generacji miało go być widać nieco mniej niż w poprzedniej. No dobra, na upartego mogę przyznać producentowi rację, widać go trochę mniej. Ale nadal widać i nadal robi zdjęcia do, wiecie do czego, nada się od biedy do Zooma, do wideokonferencji, ale generalnie korzystanie z tego aparatu radzę odpuścić. Mamy przecież aparat w ekranie zewnętrznym, mamy możliwość wykorzystywania tego aparatu, także też nie dramatyzujmy i nie róbmy z tego jakiejś strasznej wady. Jedźmy dalej. Ktoś może powiedzieć, że ten telefon jest niewygodny w trzymaniu. Kurczę, no nie zgodzę się. Dla mnie foldy są bardzo wygodne w trzymaniu właśnie dlatego, że są wąskie, a stosunkowo grube. Po rozłożeniu wiadomo, raczej trzeba trzymać to urządzenie oburącz, chociaż znam czempionów, którzy twierdzą, że daje się obsługiwać go po rozłożeniu również jedną ręką. Ja wolę oburącz, wygodnie mi wtedy pisać, pewniej trzymam urządzenia, pamiętajcie o jego cenie, lepiej go nie opuścić, a ponadto Fold jest bardzo wygodny do prowadzenia rozmów telefonicznych w ten sposób, czyli kiedy chcemy mieć wolne ręce, a telefon przytrzymujemy ramieniem przy uchu. Po prostu ta jego grubość pozwala go trzymać pewnie. Zatem grubości bym nie demonizował, natomiast waga, no tu muszę przyznać, że waga jak na smartfon jest dosyć słuszna i zanim go kupicie, to może idźcie do sklepu, weźcie go w rączki i sprawdźcie, czy będzie Wam pasował. Mnie pasuje, ale to nie znaczy, że i Wam będzie. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie elementów na bokach obudowy, tu w zasadzie nic się nie zmieni. Czytnik linii papilarnych nadal jest klasyczny i nadal jest na boku. Były plotki, że trafi pod ekran, a ja się cieszę, że nie trafił, bo akurat podekranowe czytniki linii papilarnych to Samsung chyba tak moim zdaniem oczywiście nie do końca potrafi. A ten na boczku jest położony wygodnie i całkiem dobrze działa, także ja wolę. Lepiej niech tego nie zmieniają. I lepiej, żeby z generacji na generację nie zmieniali stereofonicznych głośników. Są rozmieszczone symetrycznie i grają naprawdę bardzo dobrze. I podtrzymuję moją ocenę, że Fold nadal pozostaje najlepiej grającym smartfonem. Oczywiście, jeżeli mówimy o stereofonicznych głośnikach zewnętrznych. A słuchawkowy? No cóż, słuchawkowy też jest bardzo spoko. Jakość rozmów jest doskonała, ale pamiętajcie, to jest smartfon z najwyższej półki. Tu nie ma miejsca na pomyłki, nie ma miejsca na lipę, jeżeli chodzi o utrzymywanie zasięgu.
zasięgu, współpracę z Wi-Fi, działanie GPS-a, Bluetooth, NFC. To wszystko jest absolutnie topowa klasa, bo taka, kurczę, musi być przy tej cenie. Szczytowa musi być również wydajność. No i jest, wiadomo, ten zestaw, który tu w środku mamy, czyli najmocniejszy Snapdragon, dużo pamięci, w dodatku szybki, to musi działać płynnie, no i kurczę, tak właśnie działa. Natomiast, nie będę Was oszukiwał, nie jest to smartfon należący do tych najchłodniejszych. Kiedy go zapędzamy do roboty, temperatura, szczególnie tutaj, mniej więcej na wysokości aparatu fotograficznego i nieco poniżej niego, wzrasta na tyle, że czujemy wyraźne ciepełko. Nie jest ono w żaden sposób dokuczliwe, ale wyraźnie je czujemy, że telefon zrobił się już ciepły. No i niestety wyraźnie zauważymy też troty. Co prawda on nam się da we znaki przede wszystkim podczas grania i w benchmarkach, ale i po intensywnym wykorzystywaniu telefonu trzeba mu dać chwileczkę, żeby troszeczkę się ogarnął, ochłodził, doszedł do siebie i wtedy wracamy znowu do tej super hiper wydajności. Na co dzień będzie naprawdę super i w zasadzie chyba każdy będzie zadowolony z mocy i wydajności tego smartfona, natomiast może się zdarzyć, że odczujecie jednak lekkie spowolnienie, kiedy obciążycie telefon zbyt mocno. Sporo mówi się o bateriach foldów, że słabe, że te telefony krótko trzymają. Teraz pewnie będą jeszcze do tego narzekania, że kolejna generacja wcale nie ma większych akumulatorów. Pamiętajcie, tu są dwa w obudowie, żeby telefon był dobrze wyważony. To ja Wam powiem, że ja z akumulatora jestem zadowolony. Okej, mógłby trzymać dwa dni, ale nie. Na to nie ma szans. Natomiast jeden dzień spokojnie wytrzymuje. Jestem świeżutko po targach IFA, gdzie większość materiałów przygotowałem właśnie na tym, dokładnie tym egzemplarzu Folda. I wiecie co? Dał skubaniec radę na targach od 10 do 16, po czym został mi oczywiście zapas energii do późnego wieczora. Zatem myślę, że nie ma co demonizować tego, że to nie ma baterii 5000 mAh albo większej, bo biorąc pod uwagę wydajność tego telefonu, jego pozostałe możliwości, no i rozmiar dużego ekranu, to ta bateria naprawdę daje radę. Naturalnie czas działania telefonu znacznie wydłużycie, kiedy nie będziecie korzystali z dużego wyświetlacza, a użyjecie tego mniejszego zewnętrznego, on po prostu zeżre mniej prądu, no logiczne. Tym, co zdecydowanie mniej mi się podoba, jest stanowczo zbyt wolne ładowanie tego smartfona. Konkurenci oferują ładowanie z dużo wyższą mocą, dużo szybsze. No nie jest źle, natomiast w tej chwili to już taki troszeczkę obciach to ładowanie. Powinno moim zdaniem być już przynajmniej chociaż te 67 W, albo może więcej. Naturalnie producent to tłumaczy troską o trwałość akumulatora, ale konkurenci jakoś się tą trwałością nie przejmują, tylko po prostu oferują więcej. Rzecz jasna, pozostawiono ładowanie indukcyjne i pozostawiono ładowanie zwrotne. A teraz przejdźmy do interfejsu, bo tu trochę pozmieniano. Pojawił się bardzo funkcjonalny pasek skrótów w dole ekranu. Taki trochę Windowsowo-Macowy. Znacznie ułatwia to pracę. Pojawił się też nowy sposób na dzielenie ekranu pomiędzy dwie, czy tam nawet trzy aplikacje, tudzież na przerzucenie aplikacji do widoku pływającego okienka. Jest to mega wygodne, mega produktywne. To smartfon stworzony do pracy przede wszystkim. Genialnie się na nim pisze, ale to już wiem od pierwszej generacji i tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. A dzięki tym nowym funkcjom zdecydowanie przyspieszono obsługę tego telefonu, korzystanie z aplikacji, z systemu, przechodzenie pomiędzy nimi i tak dalej, ale żeby było zabawniej, z tego co wiem, to do modelu poprzedniej generacji też te funkcje trafią, no bo to jest oprogramowanie, a nie sam hardware. W przypadku składaków wiele uwagi poświęca się też trwałości. Są różne opinie, są różne zdania. Jak zapewne wiecie, bo ja wcale się z tym nie kryję, bo nie ma z czym, używam foldów w zasadzie od pierwszej generacji. Używam ich długo i wierzcie mi lub nie, są trwałe. Oczywiście, jak się postaracie, to uszkodzicie ten wewnętrzny wyświetlacz, zawias też w sumie da się rozwalić, ale wtedy, kiedy będziecie chcieli. Jeżeli będziecie używali tego smartfonu normalnie, to nic się nie powinno stać. Nigdy nie miałem kłopotu z folią, byłem z tymi telefonami, z każdym w zasadzie, na plaży, też nic się nie stało. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby wydmuchać z ekranu i z okolic zawiasów piach, no ale to chyba logiczne i oczywiste, ze zwykłego telefonu też tak trzeba zrobić. A poza tym, no traktuję go tak jak każdy inny smartfon, wiadomo, nie rzucam nim o ziemię, nie wchodzę z nim do basenu solankowego, ale poza tym nie ma u mnie żaden fold taryfy ulgowej i każdy w zasadzie działa. Jeżeli się pytacie, czy kiedykolwiek zepsułem folda, to tak, zepsułem. Zepsułem dokładnie to, co zepsułbym w zwyczajnym smartfonie. Raz ukruszyłem narożnik z tyłu, a raz z przodu. Także uważam, że wszelkie plotki, pogłoski i tak dalej o rzekomej straszliwej delikatności tych telefonów są moim zdaniem przesadzone, bo ja jestem praktykiem i nie dzieje się nic,
co mogłoby się zadziać ze zwyczajnym smartfonem. Czas na parę słów o aparatach fotograficznych. No dobra, tu jest zmiana, progres względem poprzedniej generacji, bo główny aparat ma już 50 megapikseli, a aparat tele ma trzykrotne przybliżenie. Trzeci aparat jest szerokokątny, natomiast na froncie mamy niezmiennie dziesiąteczkę do selfie. Cały ten zestaw aparatów, wyjąwszy oczywiście wewnętrzny podekranowy aparat, o którym już mówiłem, działa naprawdę świetnie. Tu się nic nie zmieniło, podobnie jak poprzednie foldy, również i czwórka oferuje bardzo dobre zdjęcia w dzień, bardzo dobre zdjęcia w nocy i zdjęcia przede wszystkim nie różniące się znacząco ilością detali i odwzorowaniem barw pomiędzy obiektywami. Czy zrobicie zdjęcie szerokim kątem, czy zrobicie zdjęcie głównym, czy zrobicie zdjęcie tele, te kolory będą porównywalne i biorąc pod uwagę na przykład wycinek kadru, nie rozróżnicie, który obiektyw zrobił które zdjęcie, bo te barwy będą po prostu pokazane tak samo, co jest bardzo fajną cechą i w sumie dosyć wyjątkową cechą dla smartfonów Samsunga. Wielu konkurentów do dziś ma z tym problem, nie wiedzieć czemu. No ale cóż, mnie to cieszy i ja lubię te aparaty i normalnie używam ich do mojej pracy codziennej. Zatem to chyba potwierdzenie, że są po prostu w porządku. W porządku są również możliwości filmowe Folda. Jest skutecznie działająca stabilizacja. Można nagrywać w 8K, nadal nie wiem po co, ale można. Mnie najbardziej cieszy to, że mogę przełączać obiektywy bez przerywania nagrywania. Mogę przejść od ujęcia teleobiektywem poprzez obiektyw główny na szeroki kąt, a potem jeszcze mogę przełączyć się na selfie. By było jeszcze weselej, przewidziano tutaj program pod tytułem tryb reżyserski, gdzie mogę nagrywać wszystkimi obiektywami naraz. No i oczywiście jakość filmów jest naprawdę bardzo dobra i tutaj nie ma czego krytykować. W opisie filmu macie również link do karty katalogowej w serwisie MGSM, gdzie każde ze zdjęć możecie sobie powiększyć i obejrzeć w naturalnych rozmiarach i łowić sobie niuansiki, jakie tam Was interesują. I teraz już chyba znacie odpowiedź na pytanie, czy ja polecam ten smartfon. Trochę Was zaskoczę, bo najpierw powiem tak. Jeżeli Was na niego stać, to sobie po prostu go kupcie, tylko przedtem pójdźcie do sklepu i zobaczcie, weźcie go w dłonie, zobaczcie, czy Wam odpowiada ta akurat forma składanego telefonu, bo może jednak jesteście Team Flip. Ale jeżeli weźmiecie Folda w ręce i uznacie, że to jest to, to po prostu sobie to kupujcie. To jest pieruńsko drogi smartfon. Pamiętajcie o tym, ale jest jeszcze jedna kwestia, którą zostawiłem na koniec. Jeżeli macie poprzednią generację Folda, to poczekajcie na piątkę. Naprawdę nie warto wydawać pieniędzy na ten telefon, jeżeli macie poprzednią wersję, która już i tak była całkiem fajna. To jest po prostu trochę fajniejsza, odrobinkę inna, ale gdybym miał teraz trójkę, z pewnością nie kupowałbym czwórki. Oczywiście przesiadka z dwójki na czwórkę nabiera już sensu, ale tak naprawdę nabiera ona sensu w przypadku każdego flagowego smartfona. Kupujemy co drugą generację. Zawsze to zalecałem i to jest idealne potwierdzenie mojej tezy. No i na koniec jeszcze zostawiam bombę. Coś, co powinienem określić bardzo niecenzuralnymi słowy. Chodzi o zawartość opakowania. Ja już nie marzę o przejściówkach, które kiedyś znajdowałem w opakowaniach Galaxy S czy Note'ów. Już nie marzę o przyzwoitych, dosyć chociaż przewodowych słuchaweczkach AKG, które również były w tamtych zestawach. Ale kurczę, nie dodawanie ładowarki do telefonu za nawet 9000 zł, to już jest według mnie srogie przegięcie, by nie powiedzieć wprost skąpstwo. Coś tu poszło mocno nie tak i ten gest ze strony producenta będzie przeze mnie potępiany zawsze, po prostu zawsze. I proszę nie wyjeżdżajcie mi tu z ekologią, bo brak ładowarki w zestawie ma z ekologią tyle wspólnego, co ja z grzebieniem. I tym może niezbyt przyjemnym akcentem kończę już recenzję Folda 4, który smartfonem bardzo akurat przyjemnym jest. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!